cześć wszystkim, witam Was po raz kolejny. Przed chwilą był u mnie kurier i tutaj w środku w zapakowanej torbie mam najnowszego Shineboxa styczeń 2015 i postanowiłam, że rozpakuję go razem z Wami. No to do dzieła. Tutaj muszę folię rozerwać. Normalnie się nie mogłam doczekać, żeby go otworzyć, ale pomyślałam, że zrobię to razem z Wami. I już go tutaj mam. Jest pudło, tak ono wygląda. Takie klasyczne, kolorystycznie. Zobaczmy, co jest w środku. O, w środku już żywiej, ładny wzór, bardzo ładne pudełko. Ale zobaczmy, co jest w środku, chyba najważniejsze. Otwieram. I oczywiście ulotka. Już widzę, że są trzy pełnowymiarowe produkty. Książeczka, ta sama chyba była ostatnio. Wedara jakiś. Kupon promocyjny chyba. I zawartość. Otwieramy. To jest cała zawartość, która znalazła się w środku. I pierwsze, co mnie przyciąga już, to jest Sylveco szampon. Pszeniczo-owsiany, zaraz zobaczymy. Jest to produkt pełnowymiarowy. Mamy 300 ml. Co tutaj pisze o nim? Produkt hipoalergiczny przeznaczony do pielęgnacji każdego rodzaju włosów. Przywraca ich miękkość i elastyczność oraz intensywnie je nawilża. Miks rodzajów jest. Odbudowujący szampon pszeniczo-owsiany, czyli ten, który ja mam. Lub był jeszcze balsam myjący do włosów z B. Tuliną. Nie wiem, co to drugie. Ja się cieszę, że znalazł się u mnie szampon. Słyszałam ostatnio bardzo dużo o tej firmie pozytywnych opinii, więc chętnie coś przetestuję. Chociaż wydaje mi się, że już coś kiedyś styknęłam przez tą firmą, ale nie jestem pewna, ale fajnie, że się znalazł duży, pełnowymiarowy produkt. I co tu mi się rzuca w oczy, że jest jeszcze jeden produkt tej samej firmy. I co to jest? Oczyszczający peeling do twarzy. Tak to wygląda. Korund, skrzyp polny, drzewo herbaciane. I też jest hipoalergiczny, jest tu zapakowany. Ja go tutaj spróbuję rozpakować. Żeby zobaczyć, tutaj zobaczę peeling do twarzy. Cena za 75 ml, ale mocno zapięte. Ale ładnie się otwiera tak. Fajnie. Tu jeszcze w środku się jakoś otwiera. O matko, cała procedura, ale chyba coś źle zrobiłam. Ale dobra, zobaczmy. Tak to wygląda. To jest taka tubka. Peelingi ostatnio są chyba nieodłącznym elementem Shineboxów, ale fajnie, bo dzięki temu poznaję bardzo dużo nowych peelingów. To jest do twarzy typowo. Bardzo fajnie wygląda. Zobaczmy, jak w środku. O matko, jak kręcony mocno. Ło. No pachnie tak zielarsko, rzec można. Tak typowo, nie jakoś kwiatowo, tylko właśnie tak naturalnie, tak czuć te zioła i to wszystko, co tu jest w środku. No dobra. A jeszcze wracając do szamponu, bo nie wspomniałam. Ten produkt w sklepie kosztuje, pisze tutaj, do 28 zł. Więc w zależności od tego, jak będzie się sprawdzał, to myślę, że cena jest dość wysoka. Ale jeśli okaże się naprawdę fajny, no to myślę, że warto. Tu jeszcze z tej samej firmy, widzę, pół pudełka z tej samej firmy jest. Balsam myjący. A to, co inni dostali, pewnie tą pełnowymiarowy, a ja dostałam próbeczkę. No super. To sobie ją zobaczę. Balsam myjący. W ogóle pierwszy raz się spotykałam z czymś takim. No ale dobra, jedziemy dalej. Co ja tutaj mam? Intelligent Skin Therapy. Co to jest? Co to jest za firma w ogóle? Beauty Face. Aha, to też jest produkt pełnowymiarowy i już Wam mówię, co to jest. To jest innowacyjne serum do twarzy. Produkt w formie żelu o wyjątkowej konsystencji składników aktywnych. Nie zatyka porów. Serum jest
przebadany dermatologicznie i współgra z każdym typem pielęgnacji skóry. Świetnie nadaje się także do masażu. Miks rodzajów. Nie wiem, co ja dostałam konkretnie. Jest 7 rodzajów. Nie wiem, jaki jest mój. Jeszcze. Powiem Wam, że tutaj pisze, że cena za 10 ml, czyli chyba tyle, ile ja tu mam. Tak, 10 ml kosztuje 30 zł za takie maleństwo. No ale zobaczymy, co to za cudeńko. Wygląda fajnie, wszystko co jest z takimi dzióbkami gumowymi fajnie się nakłada, więc to tu jest już duży plus. O, tutaj są narysowane chyba te 7 rodzajów. Sposób użycia. Na oczyszczoną skórę nanieść niewielką ilość serum, masować aż do wchłonięcia. Serum najlepiej stosować na noc, pod lub zamiast kremu. O, coś na noc, fajnie. Co ja tu jeszcze mam? Jeszcze jakieś dwa maleństwa są. Tutaj mam z Glazela takie perełki. I już Wam mówię, perełki rozświetlające skórę. Dzięki lekko migoczącym drobinkom twarz nabiera subtelnego blasku, odbijające światło pigmenty dają efekt rozświetlonej skóry. Delikatne drobinki sprawiają, że cera nabiera młodzieńczego, zdrowego i naturalnego wyglądu. Mogą być nakładane na całą twarz, policzki lub dekolt. I to nie jest produkt pełnowymiarowy. Tu nie wiem, ile tu mamy gram. 11 gram. Pełnowymiarowe to 17, więc wcale niewiele więcej. Jakie maleństwa. To są takie perełeczki, tutaj żeby się nie wysypały. Jest większość jasnych i 4 dosłownie takie w kolorze pudrowego różu. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Pełnowymiarowe 17 gram, czyli nieco więcej niż tutaj. Kosztuje 45 zł, więc dość sporo. Ciekawe jak z wydajnością. Zobaczymy. I tu już ostatnia rzecz, jakieś takie małe to pudełeczko, co tutaj mam. Vedara. Balsam odnawiający do ust z 24-karatowym złotem. No wygląda ładniutko to pudełeczko, tak się mieni delikatnie na złoto. No w środku, o, lustereczko takie prawie jest. A tu w środku wygląda, ja nie wiem. Nie wiem, co mogę powiedzieć, czy się jakoś śmiesznie. Nie wiem, czy przez to, ale fajne. Nie wiem, czy przez to, że jest tak zimne, bo dopiero co przyszło, że to jest takie zbite, czy to tak ma wyglądać dokładnie. No skoro to jest balsam, to takie myślałam, że będzie bardziej w płynnej formie, ale może to przez to właśnie zimno. Ale fajne. Nic mi tutaj nie nabuściło, czyli tak taki może być podkład chyba pod szminkę. No fajne, bezsmakowe. Bez żadnych szaleństw. No i to wszystko, co tu się znalazło. Więc mamy 3 produkty pełnowymiarowe. To są te 3 produkty. I 2 takie maleństwa. Czyli łącznie 5 produktów. No szału, szczerze powiedziawszy, nie ma. Znaczy kosmetyki są bardzo fajne. Jestem wszystkich ciekawa. Aczkolwiek jeśli chodzi o ilość, czasem zdarzało się, że nawet było 4-5 produktów pełnowymiarowych i jeszcze jakieś tam maleństwa. No to akurat na początek roku jakoś bez szaleństw. Ja swoją subskrypcję zaczęłam teraz od nowa, bo w grudniu przerwałam, żeby wykorzystać darmowe pudełko za Shine, te punkty Shine Stars, to się nazywa bodajże. No i nie wiem, czy nie jestem już VIP-em, czy co, ale nawet nie piszę, czy było coś więcej dla tych VIP-ów. No ale cóż, pokazałam, otworzyłam to razem z Wami, widzieliśmy to wszyscy razem po raz pierwszy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to kciuki w góry. Na pewno recenzje kosmetyków znajdziecie na blogu. Link do bloga oczywiście będzie w opisie. Będzie mi miło, jeśli zasubskrybujecie mój kanał. Ostatnio mam dzień w dzień coś nagrywam, więc pewnie będzie sporo nowych filmików dla Was.
Miałyście pewnie okazję teraz zobaczyć moją nowe intro na początku, które oczywiście robiłam sama. Jeśli ktoś jest ciekawy, zainteresowany, żebym mu zrobiła takie intro, to jasne, możecie pisać, jakoś się dogadamy. No nic, wszystko na dzisiaj. Dzięki bardzo, że byłyście ze mną. Pozdrawiam.